Zdrowia! Nie możemy się wstydzić za to, co się mówi. Bóg, honor i ojczyzna. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dlaczego trzeba nauczać o zachodniej cywilizacji? To są różne kursy, które w Ameryce to są nazywane właśnie Western Civilization, czyli zachodnia cywilizacja. No, po polsku, no to można powiedzieć, że to się wszystko sprowadza do Bóg, honor, ojczyzna. Ale teraz ostatnio komuniści, socjaliści atakują. Atakują Boga, atakują honor, atakują ojczyznę. No i atakują zachodnią cywilizację. Wszystko jest dobre, tylko nie to, co jest europejskie. Wszystko jest dobre, tylko nie to, co jest amerykańskie. Wszystko to jest dobre, tylko nie to, co białe. Wszystko jest dobre, tylko nie heteroseksualni. Wszystko jest dobre, tylko nie rodzina. I tak dalej, i tak dalej. No, w smutnych czasach żyjemy. Komuniści po prostu opanowali wszystko, co mogli. Ludzie, którzy pracowali, po prostu pracują, no ale wymyka się z naszych rąk po prostu kontrola i ta droga życia, którą ludzie by chcieli wybrać, po prostu są zmuszani do do zmiany. No i trzeba po prostu walczyć, po prostu trzeba się opierać, trzeba coś robić. W grudniu 1940 roku Winston Churchill, to on czytał taką notatkę od swojego doradcy wojskowego, Liddell Hart, no i on właśnie proponował, on powiedział, że no, trzeba by było zrobić umowę pokojową z Hitlerem, dlatego, że jeżeli nie będzie pokoju Anglii, Wielkiej Brytanii z Niemcami, no to cała zachodnia Europa będzie w zasadzie zniszczona przez wojnę, zniszczona ekonomicznie, no bo po prostu będzie ciężko, że spuścizna historyczna przez ostatnie wieki po prostu się rozpadnie w sztuce, w kulturze, zostanie wymieciona po prostu, że kultura i zachodnia cywilizacja i historia zostanie zniszczona, że zdrowie Anglii będzie kraju zdrowie, no czy sytuacja ekonomiczna, czy zdrowie można powiedzieć Anglii będzie po prostu zniszczone przez głód, że ludzie po prostu będą wyniszczeni nerwowo, że będą epidemie, że Rosja zwycięży z tego wszystkiego wycieńczenia angielskiego. No i doradca dodał, że takie spojrzenie, nawet takie spojrzenie w przyszłości, trzeba na to popatrzeć. No i dodał tak niby odważnie, że będzie coś złego, jeżeli nie przemyślimy możliwości takiej, żeby rozmawiać z Adolfem Hitlerem. No i to jest bardzo takie, można powiedzieć, pouczające, czy oświecające, dlatego, że na dzień dzisiejszy, no to mamy właśnie epidemię, mamy takie nerwowe stany ludzi, kiedy wszystko, cała ta lista tych horrorów i tych przerażających sytuacji, szczególnie wygląda na to, że spuścizna wieków tej całej zachodniej cywilizacji, sztuki i kultury, no była wtedy ważna, na dzień dzisiejszy już jest troszeczkę mniej ważna. Dla Churchilla i dla ludzi z tego okresu, strata tej spuścizny kulturowej zachodniej cywilizacji była w zasadzie dużo gorsza niż możliwość tego, że sowiecka Rosja po prostu to opanuje. No a na dzień dzisiejszy, po 80 latach, my mamy taką sytuację, że to w zasadzie osiągnęło ten pułap, który wszyscy się obawiali. No i za przyzwoleniem, za wszystkich przyzwoleniem jest taka kobieta Sonali Rashtavar, no to ona sama siebie określa, że jest grubą, pozytywną aktywistką, no i Instagram seksualną terapeutką. Kawał kobity, no jest z dalekiego, można powiedzieć, z dalekiego wschodu, tak samo nazwisko wskazuje, Rashtavar.
No i ona mówi, że ona uwielbia odkręcić całą tą zachodnią cywilizację, no bo to jest romantyczne dla niej. No i to właśnie takie metody są nie za bardzo widoczne i nie takie bardzo uderzające, no ale jednak ta gruba Rasztawar i cała jej banda socjalistycznych, komunistycznych popleczników, oni szczerze wierzą i chcą odkręcić całą tą zachodnią cywilizację. I im się udaje tam, gdzie Hitler i narodowi socjaliści, im się to nie udało. No widać to szczególnie w kołach akademickich. Tam, gdzie w zasadzie ten płacz na temat no i chęć tej dekolonizacji wszystkich tych kursów szkolnych, no bo te wszystkie kursy szkolne, no to sprowadzają się do tego, że wszyscy dziekani, profesorowie, nauczyciele na tych uniwersytetach, koledżach, oni wszędzie usuwają usuwają białych, martwych facetów z Europy. No tak, także powiedzmy biali faceci i Europejczycy, no to są do odstrzelenia na uczelniach, na koledżach. No i bardzo często to jest robione przez białych facetów, Europejczyków. No i jest to makabra, no bo jednak no w Ameryce ostatnio usuwali dużo pomników z wojny cywilnej i tak dalej. No ale to była historia i pokazywali, tu byli tacy ludzie, tu byli ci ludzie, tu by 500 tysięcy ludzi zginęło w imię tego czy tamtego, no i można było przeczytać i się zaznajomić. Teraz jest to usuwane, po prostu jest preferowana totalna ignorancja. No i te kursy zachodnia cywilizacja, no to jeszcze czasami egzystują, istnieją i tak dalej, ale one są już zakamuflowane, no i ciągle są nazywane, przezywane, wyzywane, że są rasistowskie, homofobiczne, no i nie są takie wspaniałe dla wszystkich tych socjalistów, którzy się obudzili i mówią, że w zasadzie trzeba to wszystko zniszczyć, no i trzeba zadziabać to wszystko siekierami. Oni po prostu szczerze wierzą, że zachodnia cywilizacja to nic dobrego nie przyniosła. Zachodnia cywilizacja była bardzo ważna dla poprzednich pokoleń, dla moich pokoleń, dla pokoleń jeszcze powiedzmy 15-20 lat temu w Ameryce, no ale teraz jest wyśmiewana, jest nadużywana, jest marginalizowana i ciągle tyle tylko, że jest taki problem, że nie ma jakiejś wspólnej reakcji. Ludzie nie reagują, nie bronią się, nie tłumaczą. Po prostu wszyscy się zaczynają przepraszać, zaczynają czuć się winnymi. No i właśnie o to chodzi, że te wszystkie rzeczy zrobione przez białych Europejczyków, no to są do odstrzału. A popatrzeć się na przykład takie kolonizacje, tyle tylko, że nie zachodnie, jak Indie w Kaszmirze, czy Chiny w Tybecie, czy nawet w Urgustanie, no to tam już nikt o tym nie mówi. Już nikt o tym nie mówi, nie wspomina. I to jest zapomniane i to nie pokazuje, że to był czy okupacja, czy imperializm i tak dalej. Imperializm i okupacja może być tylko zrobiona przez kraje zachodnie, przez kraje białe, przez kraje chrześcijańskie. Była taka masakra w Punjabie w 1919 roku. No była przez Brytyjczyków. To Amritsar masakra się nazywała. No ale i wszyscy o tym mówią, że to Brytyjczycy tam wymordowali tych ludzi w Punjabie, a prawda jest taka, że 10 razy więcej ludzi zginęło w 1984 roku w tym samym miejscu, no i nikt na ten temat nie mówi. Nikt nie mówi
prawda jest też taka, że o tym brytyjskich kolonizacji, to te pociągi, te lokomotywy, te tory kolejowe, które oni tam założyli powiedzmy 100-150 lat temu, no to one działają do tej pory, czy w Hongkongu, czy w Zimbabwe, czy w Rodezji, czy w Indiach. Oni przyprowadzili tam kolej i nikt o tym nie mówi. To jest właśnie to, że nie mówią, co tam było dobrego. Ciągle jest tylko ta niedobra sprawa. No Mahatma Gandhi, kiedy był zapytany, co on myśli o zachodniej cywilizacji, no to on tak niby naśmiesznie powiedział, no ja myślę, że to może być dobra idea. No i to był taki śmiech, taki trochę tajemniczy śmiech, o co to chodziło. No i te powiedzenie pojawiło się 20 lat po jego śmierci. Dużo ludzi wzięło to dosłownie po prostu i tłumaczyli, że powiedzmy, że nie ma czegoś takiego jak zachodnia cywilizacja. Powiedzmy, taki komunista, ideolog jak Noam Chomsky, czy aktywiści organizacji Rodezja, tak jak była Rodezja, czyli Rhodes Must Fall, czyli to jest to, że ten człowiek, który dał pieniądze dla Uniwersytetu w Oksfordzie i tam jest posąg jego, no to oni właśnie żądają, żeby właśnie z tego Oriel College cała ten posąg Rhodesa został zlikwidowany. Także facet dał pieniądze, a teraz prawie 200 latach ma być usuwany. No, coraz bardziej wzrasta ta krzykliwość i żądania najróżniejszych afrykańskich i azjatyckich rządów za restytucje, które niby były ukradzione z ich krajów czasów kolonii. No i ciągle są atakowani. No bardzo często muzea, czy tam angielskie, czy inne, płaciły ciężkie pieniądze za te rzeczy. Nie wszystko było po prostu wywożone jak za Hitlera. Co to robi? No to robi, że biali Europejczycy, czy biali Amerykanie po prostu się mają wstydzić. No są zawstydzeni, no i to działa. Nie pomogło również to, że przez 8 lat, przed 2016 rokiem, kiedy 12 milionów wybrało Trumpa, no to 8 lat nieustannie czerwony Muhammad Obama, on ciągle szukał, żeby tylko dokopać Ameryce i zachodniej cywilizacji, po prostu opluwał nieustannie, kiedy mógł. Także, że prezydent Stanów Zjednoczonych też nie za bardzo pomógł. Te przekonanie, że zachodnia cywilizacja to jest wybrakowana moralnie już w samym sercu, pokazana była nawet niedawno. Niedawno w New York Times były takie, no jest taka akcja 1619, projekt 1619, który w zasadzie stara się pokazać całą historię Ameryki, amerykańskiej historii zamiast od wylądowania w Plymouth Rock tych wszystkich pielgrzymów i tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżali z Europy, no to oni to skoncentrowali do tego, że Ameryka to jest tylko rasizm i niewolnictwo. Pisali takie głupoty, że Ameryka nie była demokratyczna, dopóki czarni Amerykanie nie zrobili ją demokratyczną. I tak samo inny był napisany, że amerykański kapitalizm jest brutalny i że można go w zasadzie tam sprowadzić do tego, że zaczął się od plantacji. No, czy inny artykuł, że jak segregacja spowodowała powiedzmy korki uliczne w ten sposób. Dużo ludzi, dużo historyków odwołało się do tego, napisało najróżniejsze listy,
że tam w zasadzie nie wiedzą, jest bardzo dużo błędów, no ale New York Times odmówił wydrukowania tego wszystkiego. Oni planują rozpatrywać i rozprowadzać najróżniejsze kursy do szkół podstawowych i do szkół średnich. No, to nie tylko w szkołach czy w koledżach wszyscy starają się przepraszać za zachodnią cywilizację, no ale starają się obniżyć albo wyeliminować w ogóle nauczanie tej zachodniej cywilizacji. Na Uniwersytecie w Oksfordzie, no to doszli do wniosku, że nie będą już nauczali Iliady Homera czy Aneidy Virgila, że ma być po prostu usunięta tylko dlatego, że no i z innych różnych tak z historii czy z filozofii, a powodem było takie, że są duże różnice między mężczyznami a kobietami, że są duże różnice w znajomości greki czy łaciny pomiędzy ludźmi, którzy uczniami, studentami, którzy pokończyli prywatne szkoły albo publiczne szkoły. No i ci niby profesorowie, którzy powinni dążyć do tego, żeby najlepsi wygrywali, no to wygrywali, czy uczeni, czy przechodzili do przodu, no to są w stanie zrobić taki społeczny eksperyment, no i takie społeczne wyrównywanie jako najlepsze z możliwych dróg do nauczania humanistyki. To jest po prostu hańbiące, to jest wstyd i hańba, że ludzie na tych uniwersytetach adoptują po prostu te eksperymenty społeczne i ten walkę o sprawiedliwość społeczną. W Stanach Zjednoczonych no to też jest jakieś takie złe samopoczucie na temat całej tej sytuacji. Cały ten oryginalny koncept tej zachodniej cywilizacji to zaczął się w 1918 roku, były takie na Uniwersytecie Columbia, kiedy po prostu Ameryka przystępowała do I wojny światowej. No i tam w zasadzie pokazywali tą zachodnią cywilizację, żeby nauczyć polityki, historii, filozofii, no i kultury zachodniej. No bo bardzo często ci ludzie mieli walczyć w Europie, no i żeby oddawać swoje życie za to, no to musieli rozumieć swoje źródła, swoje korzenie i tak dalej. No później w 1919 roku Kolumbia zmieniła się do takiego kursu na wstęp do nowoczesnej cywilizacji, no i później tam były jeszcze inne zmiany w Uniwersytecie w Chicago. Tak, także jest atak totalny na zachodnią cywilizację, na chrześcijaństwo, na białych, na heteroseksualnych i tak dalej, i tak dalej. No jest stoimy na rozdrożu. Teraz jeszcze ta pandemia, też komuniści w ogóle mają jakieś spojrzenie na społeczeństwo kompletnie inne niż chcą podatki, no a zakazują pracować. Chcą, żeby byli wszyscy zdrowi, a więcej ludzi ginie czy traci zdrowie przez to, że wszystko zostało pozamykane. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia subskrybuj, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.